Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się testami syntetycznymi w Xperia Z1. Tak jak Wam podkreślałem, przy Nexusie 5 te testy kompletnie mnie nie interesują, nie są dla mnie miarodajne, ale wiem, że są osoby, których takie wyniki po prostu zainteresują, tak więc do tych osób jest skierowany ten odcinek. Tak więc szybciutko przejdźmy do rzeczy i standardowo do tego posłużą mi aplikacje takie jak Geekbench 3 oraz AnTuTu Benchmark. I zaczniemy sobie od tej pierwszej, czyli od Geekbench 3. Klikamy sobie Run Benchmarks. Ja po prostu będę ucinał już ten film, po co on ma być tak długi, więc zaraz po prostu zobaczycie sobie wynik. Ok, jak możecie zobaczyć, mamy już wyniki i na jeden rdzeń przypadło 932 punkty, czyli chyba minimalnie więcej niż w Nexusie 5, o ile się nie mylę. I tak samo przy teście wielu rdzeni mamy 2957 punktów, czyli też jest to według mnie chyba lekko ponad niż Nexus 5. Dobra, teraz może przejdziemy do aplikacji AnTuTu Benchmark. Uruchommy ją sobie. Ona teraz się musi zainicjalizować, ale to, o ile się nie mylę, powinno szybko potrwać. Ok, robimy. Na tym telefonie AnTuTu jeszcze nie wykonywałem właśnie tego testu, tak więc kliknijmy sobie po prostu test. I tutaj musimy chyba kliknąć. Tak, test się już wykonuje. AnTuTu przeprowadza właśnie benchmark dosyć długo, więc również poczekam, aż właśnie pojawi się wynik i Wam wszystko pokażę. Ok, jak możecie zobaczyć, Xperia już testuje grafikę 3D, tak więc test powinien się dosłownie za moment ich skończyć. No to standardowo, jak pamiętacie, przy Nexusie 5 jest tutaj właśnie podobnie to rozwiązane, zresztą przez to, że to jest ten sam program, więc musimy dosłownie chwilkę poczekać i test powinien się za chwilę skończyć. Dobra, czekamy. I mamy 100%. I Xperia osiągnęła ponownie wyższy wynik niż Nexus 5, ponieważ tutaj uzyskała chyba większy wynik. Nie pamiętam już, czy miał Nexus, ale wydaje mi się właśnie, że osiągnęła wyższy wynik. I mamy tutaj 34 708 punktów. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Następny odcinek to powinny być właśnie wydajność w codziennym użytkowaniu, co uważam bardziej miarodajnie ocenia, jak system w tym smartfonie po prostu sobie radzi. No i kolejnym następującym filmem po tym będzie porównanie właśnie Xperia Z1 z Nexusem 5. Tak więc to było na tyle dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.